Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Jarosławiec. Nazywam się Marek Grzychowski. Urodziłem się w Czołpinie. Śmiałem się do dyrektora, że prawdopodobnie ojciec mnie zrobił na latarni, dlatego taki związany jestem, bo ojciec też był latarnikiem od 1948 roku w Czołpinie i w 1964 roku żeśmy się przeprowadzili do Jarosławca. No i ojciec pracował tutaj do przejścia na emeryturę do 1979 roku i wtedy ja wszedłem tutaj na to stanowisko. Co prawda wcześniej jeszcze brat starszy pracował, on już nie żyje, od 1968 roku. Później bratowa jeszcze też pracowała, już też jest na emeryturze. A ja do 2 lata już jestem na emeryturze. I myślałem, że na mnie tutaj już się zakończą latarnicy, bo generalnie Urząd Morski Słupski doprowadził do likwidacji etatów latarników. I my żeśmy walczyli o to, żeby utrzymać te etaty i udało nam się, bo Urząd Morski Słupski ma tutaj te latarnie z środkowego wybrzeża. Mhm. Udało nam się wywalczyć, że w Jarosławcu i w Gąskach jest po jednym latarniku, ale tylko na pół etatu. Nie? No i w związku z tym, że taka sytuacja była ciężko, było tu w urzędzie, była możliwość przejścia na emeryturę ze względu na szkodliwe, bo my mieliśmy tu warunki szkodliwe w związku, że tu była radiolatarnia, nie? I tam było jakieś promieniowanie jonizujące to miał. Także przeszedłem na tą emeryturę i dalej chciałem pracować na pół etatu, nie? Ale wtedy w ZUS-ie stwierdzili, że za dużo zarabiam. Tylko 800 zł na te pół etatu miałem więcej, nie? Ale stwierdzili, że za dużo, musiałem im oddać ponad 6 tysięcy i zrezygnowałem, nie? Że syn akurat w tym czasie nie pracował, skończył studia, siedział w domu i pytam się go, czy by chciał, bardzo chętnie. No i po prostu syn wszedł na moje miejsce. Także w tej chwili już jest trzecie pokolenie latarników żuchowskich. Czyli tak przeważnie na każdej latarni jest 2, 3. W Stilo już jest trzecie pokolenie. Nie wiem jak tam dalej, ale w Gąskach też drugie, a podejrzewam, że już się szykuje też trzeci, nie? Także. A co takiego w sobie ma ten zawód, że tak właśnie z ojca na syna to przechodzi? To znaczy, bo pan się z tym wychowywał, tak? Rozumiem, że biegał pan tutaj za tatą. Tak, to się wychowało. Znaczy, ja nie mówię, że ja miałem jakiś tam ciąg do tej latarni, ale no, były różne sytuacje. Ja zaraz po wojsku zacząłem pływać w Jarosławcu jako rybak. A że tam, gdzie mieszkaliśmy, to było mieszkanie służbowe, tam na podwórku od razu była maszynownia, dyżurka. Jak ojciec przychodzi na emeryturę, mówi, no przecież synu, możesz tutaj pracować i równocześnie możesz też pływać. Nie? I tak było, że ja i pływałem, i rybaczyłem. Ja najpierw nie chciałem iść do pracy, bo w tym czasie było dużo ryby i można było zarobić. Ale później była taka sytuacja, się odwróciło, że z samej rybaczki ciężko wyżyć, tak jak w tej chwili. A jak się pracowało jeszcze na państwo, nawet jak wszystko było na kartki, to my jako pracownik, to miałem kartki i miałem te wszelkie jakieś tam profity, a na rybach... Jako rybak... Trzeba było samemu złowić. Samemu, ale też były w pewnym momencie, było tak, że mieliśmy dostęp do baltony, nie? Jak mięso było na kartki, to było dużo, nie? Także... Równocześnie ciągnąłem przez 40 lat 2 etaty, i rybaka, i latarnika. W tej chwili jestem na emeryturze, ale dalej pracuję tutaj. I rybołówstwo też jeszcze uprawiam, co prawda już tak, ale łódeczkę mam jeszcze, niedużą i trzymam. Unia pomaga rybakom, no to jak jest okazja, to trzeba to wykorzystać, nie? Widzieliśmy tam nad morzem kilka łódek, to jedna z nich jest pana. Tak, ale ta moja to jest ta najmniejsza, taka była mała łódeczka, bo ja pływałem na większej jednostce i w Darłowie pływałem i mieliśmy większą, a tą małą to po prostu kupiłem kiedyś okazyjnie, ją zarejestrowałem i jak doszło do tego, że zaczęli płacić
za jednostkę, no to bez względu na to, jaka wielkość. Jak większa jednostka, to tam parę groszy więcej, ale te mniejsze też dostawały. Było tak, że w Darłowie nawet jeden z rybaków to zrobił w ten sposób, że dużą jednostkę niby zlikwidował, a w to miejsce, bo to można to GT podzielić, i zrobił chyba sobie 10 czy 20 jednostek. I wtedy raz mu się udało wziąć pieniądze na te 20 jednostek, ale później już się tam dopatrzyli i już więcej mu nie dali, tam co prawda wojewo. A ja naprawdę pływałem na tej łódeczce. Ona tam od lat 80. Miałem tą łódeczkę małą i na dużej pływałem, nie? A teraz da się coś jeszcze złowić w ogóle? Nie, w tej chwili to już trzeba naprawdę siedzieć. Przede wszystkim tu w Jarosławcu to jest problem, bo mamy ten poligon, akweny są zamykane i jedynie w tej chwili w nocy jeszcze można wypłynąć. No i też tej ryby nie ma, nie? Czyli te wszystkie świeże ryby na tych straganach to nie są świeże. No, są tam coś złowem, ale głównie tak jak w tej chwili to została tylko flądra jeszcze i to chuda flądra. Nie? Także że nawet nie ma co kupić. Na wiosnę w tym roku rybacy to nawet sobie tutaj nie połowili. Także nie było, bo przeważnie ta ryba to tak jak kiedy żeśmy pływali, to się pływało jesienią, tylko październik, listopad. Później zimą już było za zimno, to się nie pływało. W tej chwili już są inne jednostki, większe, bardziej zabezpieczone, także można zimą też pływać, ale no nie ma tej ryby, nie ma. Także. To jak Jarosławiec się zmienił? Bo pan mógł obserwować tutaj na ścianie, widzimy takie, no ja takie zdjęcie. No właśnie. Jak miałem 10 lat, żeśmy tu przyjechali, także mieszkam już w tej chwili 54 lata. Tutaj to, no to trochę pamiętam tutaj z tego Jarosławca. Bo to taki obrazek jak tutaj na ścianie, to właśnie tak wyglądało, że latarnia, trochę zabudowań wokół latarni i pustka. Parę gospodarstw tylko i tu w koło latarni nawet to wszędzie były kople, pola uprawne i to wszystko. Tu byli tylko gospodarze. Rybołówstwo to się tak zaczęło dopiero gdzieś w latach 70. Bo wcześniej było tutaj tam dwóch, trzech rybaków, ale to no, łodzie wiosłowe mieli małe. W latach 70. dopiero zaczęło się tutaj rybołówstwo, no i ja zacząłem tu pływać w 77 roku, jak z wojska wyszedłem. No i później ta przystań się rozbudowała, także jeśli chodzi o przystań plażową, to jest największa chyba w Polsce, bo tu w tej chwili w Jarosławcu jest zarejestrowanych 20 jednostek, nie? Tak jak w większości portów i przystani zostały polikwidowane jednostki, bo ludzie dostawali za te pieniądze, w Jarosławcu nikt nie skasował jednostki, bo sobie przekalkulowali, że lepiej brać te pieniądze za postojowe, czy jakieś tam pomocowe są, niż... A większość rybaków to sobie jakąś dodatkową działalność jeszcze prowadzi, nie? Pokoje, czy jakieś smażalnie, jakieś takie, są też te programy pomocowe unijne i w ten sposób wiążą to wszystko, bo z samego rybołówstwa to naprawdę ciężko by było, żeby wyżyć. A jak tutaj teraz pana praca, na czym polega? Głównie chyba te pamiątki, tak, bilety? Znaczy, w tej chwili, jak już jestem na emeryturze, to tutaj prowadzimy dodatkowy jeszcze ruch turystyczny na latarni. Bo też był okres, że Urząd Morski walczył, nawet chcieli nam tu zabrać to. A my żeśmy po prostu walczyli o to, żeby bo ludzie nawet widzimy, jak rozmawiamy z czasowiczami, to oni wolą, żeby im bilet czy wpuścił na latarnię latarnik, a nie jakiś kasjer. I latarnik, jak ktoś chce, to ja całą informację o tej latarni to mam w małym paluszku. Nie? Także wszystko mogę, ja nawet nie muszę za dużo myśleć, tylko wszystko w nocy można mnie obudzić i wszystko mogę powiedzieć. Często pan się pyta, to jakieś historyjki czy jakieś pytania. Pytają się, co trzeba zrobić, żeby zostać latarnikiem. Trzeba mieć ojca latarnika. Przykład. Ja miałem ojca latarnika, syn też ma ojca latarnika, także... Nie, jeszcze jest druga metoda, że... Jeszcze pytał się poprzedni dyrektor Bobin, pytał się mnie kiedyś, że jestem związany z latarnią. Wie panie dyrektorze, ja prawdopodobnie zostałem zrobiony na latarni w Czołpinie, nie? I dlatego taki związany jestem z latarnią. Przez to. No bo jeszcze można się wrzenić. No też można się wrzenić. W tamtym roku była,
była tutaj ta pogodynka z Polsatu, jak ona tam ma nazwisko, może mi się później przypomni, taka blondynka. I też taki, tutaj taki wywiad, co prawda leciał w telewizji w takiej godzinie największej oglądalności, bo za 15:06 rano, to wszyscy wtedy siedzą przed telewizorami, ale zadzwonili do mnie, oglądałem się i też takie tam różne pytania i w końcu się pyta, a co tu można z tej latarni zobaczyć? Ja mówię, no przede wszystkim piękne widoki, ja tu za każdym razem jak wejdę, to podziwiam ten Jarosławiec, można też sobie wypatrzeć dziewczynę. Mówię, ja między innymi żonę tutaj z latarni wypatrzyłem. Zażartowałem, ale mówię, że no, z latarni wypatrzyłem. Dużo zwiedzających właśnie przychodzi głównie, bo to jest atrakcja taka. To jest jedna chyba z niewielu atrakcji, bo oprócz tego, co tutaj jeszcze są sklepy z pamiątkami. W tej chwili już powstało, bo tu prawdopodobnie ci biznesmeni widzieli, że tu jest też kasa na tej latarni. To założyli, znaczy tu wybudowali w Jarosławcu Muzeum Bursztynu. Też ludzie tam walą, mało tego, z Jarosławca przyjeżdżają z sąsiednich miejscowości, bo to jest głośno rozreklamowane. Nie? Tu w tej chwili rybak, który nawet z nami pływał, nauce z nami zaczynał pływać, otworzył też dzięki tym pieniądzom unijnym, otworzył, to jest galeria rybacka, no tak jak Muzeum Rybołówstwa w Jeziorzanach, tu 2 kilometry. Naściągał tego sprzętu rybackiego, jakiegoś starego, gdzieś tam wyłowionego, kupował. Robi to z pasem i jest naprawdę, naprawdę pięknie to jest zrobione i warto iść, zobaczyć. A jeszcze lepiej posłuchać jego, bo on to tak od serca to wszystko, on żyje tym, nie? No i także to jest też ciekawy taki punkt do zjedzenia. Oprócz tego jeszcze też sobie gościu otworzył motylarnię, jakąś papugarnię i tak jak małe dzieci, to lecą na to, nie? I także to takie dodatkowe jakieś tam rozrywki dla wczasowiczy, bo jak jest ładna pogoda, to wiadomo, że wszyscy na plaży leżą się, opalają się, kąpią, a tu mało chodzą wtedy ruchu nie ma. Tak jak dzisiaj na przykład było załamanie pogody, to dzisiaj chodzili, nie? A tak jak wczoraj, to ruchu nie było na latarni. No a klif utrzyma się, czy nie? Tak. W tej chwili się utrzyma po tej inwestycji, którą tutaj właśnie urząd zrobił, też żeśmy nie wiedzieli, jak to będzie, bo my cały czas żeśmy walczyli, bo ja mieszkam przy samej plaży. Jak tu żeśmy przyjechali w 1964 roku, to do dnia dzisiejszego patrzę, że to może tam, gdzie ja mieszkam, to tak zabrało jakieś 20-25 metrów plaży. Wydmę zabrało, nie? W tym miejscu. A w tej chwili my żeśmy walczyli o to, żeby wybudowali tam falochrony. No żeśmy walczyli, co prawda mało tych falochronów, tam jest tylko 5 ostróg wbili. Można było więcej, ale na wysokości klifu zrobili taką inwestycję, wysypali kamienie w morze i to potężne głazy na 240 metrów. I jak to wysypali, no żeśmy podejrzewali, że to sztorm od razu zabierze, bo faktycznie przyszedł sztorm, to te głazy takie pięciotonowe, to widać, że poprzestawiał, ale zrobili refulację i te zatoczki, które tam powstały, zasypali piaskiem. I w tej chwili te kamienie się zakotwiczyły i utworzyła się piękna plaża. Tam w tej chwili jest plaża już gdzieś 3 hektary i mają jeszcze drugą zatoczkę też po sezonie będą zasypać. Także będzie Jarosławiec miał 6 hektarów plaży więcej i naprawdę jest piękna plaża. No i podejrzewam, że trzeba będzie mapy Polski też chyba zmienić, bo to jednak tego terenu przybyło, nie? Nie, no ładnie to wygląda i ja myślę, że to w tej chwili się utrzyma. Także że teraz już tego klifu może tak na wszystkim może nie będzie miało dostępu, chociaż sama woda nie zabierała tego klifu. Ten klif jak spłynął na plażę, to wtedy z plaży może zabrało, ale tak może tak nie podmywało. On po prostu, ten klif to dlatego płynął, że za Niemców ten teren Jarosławiec był cały zdrenowany. Ta woda była odprowadzona na łąki, na pola i do kanału. W latach 70., jak tu budowali ośrodki, fundamenty zostały pozarywane.
te dreny. Mało tego, kiedyś każdy gospodarz na podwórku miał studnię, każdy wybierał wodę. Później woda już była z hydroforu, nikt już tej wody nie wybierał, nie? I ta woda, a że Jarosławiec leży na glinie i ile, to nie przepuszcza wody. I ta woda, jak silne opady deszczu, to ta woda siedzi w tej glinie. I on po prostu, są jakieś małe wstrząsy, my tego może nie odczuwamy, ale ten brzeg spadnie. To parę lat temu się stało, że spłynął. Mało tego, te potężne opaski, które Urząd Morski robił, to nawet pchnęło to, to nie to, że złamało tą opaskę, tylko na całej głębokości pchnęło te larseny, które były wbite tam 9 metrów w ziemię. Pchnęło w morze, złamało tą opaskę betonową. A w tej chwili, jak zrobili takie umocnienie, to podejrzewam, że tego już klif nie ruszy, bo to jest nie dość, że te kamienie, to jeszcze ten piasek, jak to wszystko się zakotwiczyło, to tego już nie ruszy. Nie? Tam może jakieś u góry małe ubytki będą, ale już nie będzie się tak sypało, bo tu było duże zagrożenie, że to wszystko będzie leciało. No przecież tam był okres, że domek nawet zjechał tak, i to zjechał ładnie tak na połowę tego klifu i się nie rozsypał, tylko tak stał, tak jak fajnie to wyglądało. Nie? Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.